Co on robi? Zdejmuje odciski łap. Proszę się nie martwić. On się na tym zna. O której godzinie usłyszał pan złodzieja? O 11:00. Jestem pewien. Miałem się właśnie położyć. Wszedłem do sypialni, ale złodziej zniknął. Jak duch, jak jakaś zjawa. Proszę zapisać, to ważne. Paulo, chyba jesteśmy na tropie. Wiemy już, że złodziej wspina się po ścianie i wchodzi przez okno. A to znaczy... Co? Że złodziej jest wysportowany. To oczywiste. Taka wspinaczka wymaga zwinności, zręczności i siły. Jaki ty jesteś mądry. Na pewno odzyskamy skradzione rzeczy, proszę pana. Porozmawiamy z innymi sąsiadami i zdemaskujemy złodzieja. Och, dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że się tym zajęliście. Ale na waszym miejscu zainteresowałbym się gęsią z sąsiedztwa. Tygodniami nie opuszcza domu. Sprawia wrażenie, jakby miała coś do ukrycia. Coś do ukrycia? Ciekawe, o co chodzi. No właśnie. Ja też chciałbym to wiedzieć. Dziwne. Spójrz. Wszystkie okiennice są otwarte. Wrócimy tu jutro. Na pewno nas wpuści. Porozmawiamy z nią. A tymczasem przeanalizujemy wszystkie informacje. To nie w porządku. Nie wolno nikogo szpiegować. Pamiętajcie, że was ostrzegałem. Oj, nie bój się! Druga zasada dobrego reportera – nigdy nie robić hałasu. O, hej, mądralo, a znasz trzecią zasadę? Nie opychać się ciastkami przed ruszeniem w teren. Słuchajcie, widzę ich. Świetnie. Teraz musimy dowiedzieć się, do jakiego zwierzęcia należą odciski łap. Czeka nas dużo pracy. Od czego zaczniemy? Masz ochotę na marchewkę? Jasne, dzięki. To dziwne, że ta gęś nie opuszcza domu. Tak. Ciekawe, dlaczego się ukrywa? To oczywiste. Gdybym był złodziejem, ukryłbym swój łup w domu. I pilnie strzegłbym tych skarbów, proste? Więc uważasz, że to gęś jest złodziejką? Jesteś bardzo utalentowanym reporterem, bratku. Cieszę się, że mogę z tobą pracować. Ty też sobie całkiem nieźle radzisz. Nie miałem racji. Dziewczyna może prowadzić śledztwo. Marchewkami się nie najecie. Zapracowani dziennikarze potrzebują czegoś bardziej pożywnego. Poczęstuję was czymś wyjątkowym. Ciasteczka na specjalne okazje. Proszę bardzo, smacznego. Ukrywasz je, ciociu? Tak, bo gdyby stokrotek je znalazł, zjadłby wszystkie. Bardzo pani dziękuję. Są pyszne. No, na mnie już czas. Chcesz iść? A co z odciskami łap? Mam pomysł. Pójdę z tobą. Przy okazji pokażesz mi swoje książki o króliku bystrzaku. Nie, jestem trochę zmęczona. A moja mama niedługo wróci do domu. Do widzenia. Do zobaczenia jutro. O 9:00! Czasami dziwnie się zachowuje. Może i tak, ale ma ładny charakter pisma. Oby te zdjęcia były tego warte! Złaś! No, właściwie nic nie widziałem i nie słyszałem, o czym rozmawiają. I bardzo dobrze, bo podglądanie jest wstrętne. Wstrętne czy nie? Sfotografujemy pocałunek. Zobaczysz.
Mam wszystko, czego mi potrzeba. Mogę się zająć odciskami. Odrobina pieprzu. Zaraz się dowiem, kto jest złodziejem. No, prawie gotowe. Bratku, skoncentruj się. Już za kilka minut poznasz prawdę. Szkoda, że Pauli tu nie ma. Udało się! Udało się! Bratku, jesteś genialny! Dzięki tobie ten podły złodziej zostanie schwytany. O, łapa królika. Ale ciekawe, bardzo mała. Ten ślad wygląda... Bratku, złodziej! Łapać go! Ograbiono mnie. Zabrał wszystko, nawet sok z róży, który schowałam na strychu. To miał być prezent dla mojego narzeczonego z okazji Dnia Zakochanych. Dokąd pobiegł? Nie mam pojęcia. Wyskoczył przez okno i tyle go widziałam. Ciekawe, czy Paula o tym wie. Hej, Paulo, to ja, bratek. Paulo! Co tu robisz? Powinnam zadać ci to samo pytanie. No wiesz, myślałem, że śpisz i... Rzeczywiście spałam. Co miałam robić?